Rolnik w szpilkach, tak mówi sama o sobie. Piękna, mądra, uśmiechnięta. Jak twierdzi, wszędzie jej pełno. Rolnictwo jest jej pracą, ale i wielką pasją. Małgosia, bo o niej mowa, marzy już tylko o założeniu własnej rodziny. Ja cały czas próbuję znaleźć partnera, który gdzieś będzie podążał za moimi marzeniami, za moimi planami. No nie ukrywam, że potrzebuję tego wsparcia i tej męskiej ręki, żeby mnie poprowadziła, tak, przez te życie dalsze. Kasia stała się rolniczką w wieku 22 lat. Żeśmy taką decyzję podjęli, bo pozostałe córki poszły innym krokiem. Ja bardzo lubię pracę ze zwierzętami, to jest taka jakby moja pasja. Tworzę własne receptury żywieniowe dla krów. Masz na robocie, zna, wie co do czego. Może fakt, że pomogła szkoła, bo skończyła studia, ale dużo rzeczy wiesz samodzielnie. Cześć. Cześć. Cześć, Marta. Małgosia. Małgosia. Miło. Wszystkim sama się zajmujesz tutaj? Nie, pracujemy wspólnie z rodzicami i z pracownikiem, tak więc mamy taki zgrany zespół. Jakie ty masz marzenia, jeśli chodzi o to gospodarstwo? Co byś chciała jeszcze zmienić? Mam bardzo dużo marzeń. Tak naprawdę to moje gospodarstwo jest w ogóle w chwili obecnej w trakcie modernizacji. Również dbamy o to, żeby komfort dla zwierzątek był lepszy. Tam jest radio? Tak, to jest radio. Włączamy muzykę, żeby krówki miały milej. No i ty czujesz, że jest jakaś zmiana w nich? One więcej mleka dają? Bardziej radosne są? Myślę, że dają troszeczkę więcej mleka i to wpływa też na ich samopoczucie. I był taki moment, że nie było tutaj radia przez jakiś tam dzień, bo się nam zepsuło i musiałam jechać kupić nowe. I widziałam różnicę w zachowaniu. Tak. Czyli to wszystko ma sens. Dla mnie takim ciężkim momentem jest moment, gdy zwierzęta chorują. Ja nie mogę patrzeć na cierpienie tak zwierząt bez żadnych emocji. Jest taka dziewczyna szczera, także jak krzywda się komuś coś dzieje, to ona jest po prostu taką iskierką, że zaraz łza wokół się kręci i by chciała tak pomóc. A miłość się wiąże bardziej z cierpieniem czy radością? Myślę, że z radością. Miłość powinna być radosna. Przyszedł taki moment na takie pozytywne aspekty miłości i wszystko to, co najpiękniejsze w życiu, tak? Czyli to małżeństwo, czyli te dzieci i ta radość życia codziennego. Dobrym rozpoczęciem, w ogóle zgłoszeniem do tego programu był taki moment, kiedy ja zobaczyłam właśnie w rolniku w święta Bożego Narodzenia. Te pary szczęśliwe, tak? Że jednak się co niektórym udało, że mimo tego, że wiele osób nie wierzyło w to, że komuś tam się może udać, a jednak. I te szczęście drugich ludzi jest takie przyciągające. Ale myślisz o czasie? Czujesz presję? Myślę, że czas mnie nie goni, aczkolwiek w chwili obecnej czuję się już taka w pełni dojrzała i przygotowana na to, żeby spotkać tą miłość swojego życia, tak? Fajnie by było, żeby ten mój wybranek był brunetem wyższym ode mnie. Chciałabym, żeby był odpowiedzialny, pewny siebie, a zarazem skromny. I żeby był dobrym człowiekiem, tak? Żeby miał wartości takie, jak ja uznaję, rodzinne. Chcę być dla tego partnera najważniejsza, tak samo jak on będzie na mnie. Jeśli ja daję coś ze sobą od siebie w 100%, to tak bardzo bym chciała, żeby było tak z drugiej strony. Bo chyba gdy się poznaje osobę do swojego życia, tak, to nie ma nikogo ważniejszego. Przede wszystkim to by, żeby był dobry, współczuł i mi się wydaje, że chyba z Małgosią idzie i szłoby chyba jakoś żyć, bo ona da się lubić. No. A w czym tkwi twoja mądrość jako kobiety? Kochać, pracować i żyć, tak? To są takie moje trzy słowa. Drodzy panowie, jeśli zainteresowałam was swoją osobą, jeśli jesteśmy na podobnym etapie życia i szukamy tego samego, to zachęcam do napisania listu. Być może będziemy już niedługo mieli okazję się poznać i spędzić z sobą troszeczkę więcej czasu. Zachęcam bardzo gorąco. Zauroczyła cię Małgorzata? Jeśli czujesz, że jest twoją drugą połówką, wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Małgorzata i wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl.